nad kolanami. Wnusio chce sobie wytatuować na lewym listopad, a na drugim maj. To już sobie nie wytatuuję, no. A co zrobisz sierpień? Bo ja się w sierpniu urodziłem. No. Ty, 2 sierpnia mógłbyś tak pyk, pyk, pyk. To bardzo dziwny ruch. Ale o co ci chodziło, że listopad i maj? Bo to listopad to jest miesiąc mojego urodzenia, a maj to jest mojej mamy. Mamy? Tak. Okej. Okay. A brat? Gdzie byś brata umieścił? Brata bym umieścił na czole. A to jest ciekawe, bo przy tobie nie trzeba mieć kalendarza. Maj, listopad, no, sierpień. Oczywiście. Że... A nie myślałeś o tym, żeby sobie aktualną godzinę gdzieś wytatuować? Nie, bo to jest bez sensu, bo ona się zmieni. Ale za 12 godzin znowu będzie. Tak? I będą ci mówić, która godzina, ty będziesz mówił, popatrz. W budzik. Żartowałem. Chcę, żebyś wiedział, że te przerywniki mają... Przepraszam, gość mi się rozkręcił. Ralf, chcę ci powiedzieć tylko o tym, że te przerywniki mają być tylko głupawym ozdobnikiem do opowieści o niezwykłym artyście. Dlatego, że... Pamiętaj, ja jestem z pokolenia ludzi, którzy słuchali Davida Bowiego. Dlatego, że on cudownie wymykał się definicją. Że jak nagrał album z muzyką techno rave, to ja już wiedziałem, że David Bowie po prostu może zrobić wszystko. I miał kredyt zaufania. Nie boisz się, że metodologia Davida Bowiego w Polsce może się nie sprawdzić, bo to był trudny artysta. Nie był łatwym artystą. Nie był też masowym artystą. W Polsce jak miał grać koncert, to się bilety nie sprzedawały. To prawda. I David nie był znanym artystą za bardzo w nie Polsce. Nie był. Znaczy w naszym pokoleniu powiem był. Szczerze, no. Tak, jeżeli ja bym się zastanawiał, to co w Polsce się przyjmie, to co się nie przyjmie, to bym tak naprawdę nie robił w ogóle muzyki. Mm-hmm. Artysta, twórca na scenie powinien być wolny. Powinien być. Są słuchacze, są naprawdę słuchacze, którzy są głodni innych doznań niż na przykład Zenon albo inni. Mówisz tam. Mówisz o Freddie Mercury? Tak, o Freddie, tym z plakatu. Fred, chyba Bohemian Rhapsody 2, tak. Żenek. Powrót Żenka. Tak, Żelka. Who wanna live forever? Fantastycznie. No. Fantastycznie. Żenek w filmie pod tytułem Potatoes Back.